Witam wszystkich w tym kolejnym odcinku z Undertale. Dzisiaj w odcinku pójdziemy do rzedzenia. Tak więc mamy... Dobra. Najpierw chciałbym powiedzieć, się zapytać, czy podobał wam się odcinek z sekretnego bossa. Tylko kanał po prostu. Potem jak prowadzisz na odcinku napisał, że jest sekretny boss i że tam granie powiedziała, że trzeba notatki szukać. A ja wiedziałem, że można dosyć dużo zbierać jeszcze notatki. I tak to jest, jak się zabija, jak nie, to nie. A fajnie się dostanę broń. No tak więc zebrałem wszystkie notatki, bardziej się pokręciłem po tym żółtej i pomarańczowej strefie i jest. Jest już na kanale, znaczy powinno być, nie wiem, bo się lubi. Przy twarzy jak nagrywam, ale nie wiem dlaczego, to że ma 3 minuty i tak się długo robi. Ha, kim one są? Nikogo nie powinno tu być. No trudno, możemy się tym teraz martwić. Okej. Okay. Dobra. To mi dobra minuta zajęło, nie? Dryń! Gotowy, to jest ten moment! Już widzę, dostanie się na szczyt rdzenia. Działa. Dryń! Czy sobie to powinno działać? No dobra, pić prawo, później cały czas w górę. Ty chyba ci się pomyliła. Tam jest zaraz droga, jest i ta droga. Hej, może spróbujesz najpierw pójść w prawo? Wow. Uważaj! Magian wyskakuje ze swojego kapelusza. Okej. Spróbuję. Aha, okej. Okay. To wpatruj się. Kula myśliwska, kula myśliwska. I uwaga, na kula myśliwska została sobie nad twoim wzrokiem. Ale kazam! Co to ja? Że się odbijają. Auć. Pachnie magią. No, sprawdźmy go. 29-24. Magiczny najemnik wybiera tylko magiczne zaklęcia. Czary Marie! Powinno być słowa, ale okej. Okay. Bo na przykład jak powie dziękuję i proszę, to jest. Dobra, jeszcze się patrzę rogowa. Nieubagana kolorowa została z pewnym wzrokiem. Hokus pokus! Hokus pokus, czary mary. Nie wiem. Kula, o jest. 8 złota. Było ich dwóch, a jest jeden. Mógłby wyskoć. Czemu jest tak dużo potworów? To znaczy, to nie jest problem, tak? Po prostu chodźmy przed siebie. Okej. Okay. Chciałem chciałaby tu. Okej. Okay. Chyba nie przejdziesz dalej, dopóki nie wciśnij przenośnika. Ale gdzie co robisz? Zostanę aktywowany na lasery. Wygląda na to, że idą w tej kolejności. Pomarańcz niebieski. Okej, okay, zrozumiałeś? Rusz się tam przez ten trzeci. Okej. Okay. Było na odwrót. Na szczęście mnie nie wolno, ani nic powiedziałem to. O mój Boże, nic się nie stało. Wybacz, podam ci tę kolejność. Wszystko będzie dobrze, okej? Okay? Po prostu idź przed siebie w prawo. Skrzyżowanie. Przywróć prawo. Wiem, że prawo jest dobrze, ale ja pójdę tu, bo więc będzie golda. Oj, shit. Dobra moc blokuje drogę. Dobra. To nie powinno być dobra moc, tylko dobra noc. Ale okej, okay, zaśpiewaj. Zaśpiewaj się staranką łysankę. Dobra, zwykle zmęczona. Co no? Bywaj. Czy to jest zeszły teorytów? Się wydaje, że chyba jest. Ale dobra, jeszcze raz. Cię śpiewasz, żeby nas może sobie powieki. Adieu! Tylko takie nie są słabsze, jak powinny być. Auć. Jeszcze raz. Zapadł sen. Dobra. Nic nie jest? Czemu nie poszedłeś w prawo? Proszę, chyba my już, prawda? Ufam ci, ale ja chciałem golda. Też mam go i tak w ciul. Więcej laserów, okej. Okay. Już nie będę kombinować. Po prostu wyłączę laser i dam ci przejść. No nie wyłączają się. Mogę ich wyłączyć. Nie ma problemu, mam wszystko pod kontrolą. Odłóż się ze ścielańca w sektorze. Wtedy będzie można przejść. A może, że one są na baterie i się nie wyłączą. No bo jednak nie. Okej, okay, idź. Może nie chcę. Może... Co zasilone baterie pomyślą. Wow. To było dobre, nie? Czekaj! Stój! O! Zasilanie samo się łączyło.
Niech to, co nie powinno się... Ja wyłączę je, panowie. Gdy je wyłączę, zrobię dwa kroki, po czym zatrzymaj się. Okej? Okay? Nie stanie się niż się da. Okej. Okay. Jakby robił dwa kroki, to byłoby trochę zajęło, wiesz? O, tak. To są dwa kroki. Rob, szybko! Widzisz? Mam. Wszystko pod kontrolą. Okej, teraz... Ja nie wiem, to wygląda zupełnie inaczej niż na mojej mapie. Wybaczcie, muszę iść. Muszę iść. Powietrze jest wypełnione zapachem amazonu, wypełniacie do tej eliminacji. Północ, ścieżka wojownika. Zachód, ścieżka mędrca. Obie prowadzą do końca. Wschód, koniec. Dobra, to się odchodzi, że jak pójdziemy tam czy tam, kur, nie wiem. Zawsze mi się mieli zachód, wschód i takie. Po prostu. Możemy albo walczyć potworami, albo iść na pierdolę, po prostu. Ja teraz nawet nie wiem, gdzie idę. Proszę leży blask burger. Świetnie. To by go wywalił. Nie. Ale czy 27 punktów życia, pan mówił, że mają zadanego brokatu i paniet. Wow. Dobra, idziemy tu. A, tu jest ta ścieżka. Trzeba teraz walczyć. To jest ścieżka wojownika. Kapisli finalny żałet pojawili się. Okay. Finalny zagroź, pochlep. Żyło ci idealnie, jego tak spadł. Świetnie. Nie żyłuję. Tak, tak. Auć! Się tak boli. Skończę swój wzrok. Zaskocz. Gdyby się zaskoczył, tak finalny robi, zrozumiał, że jest jeszcze wiele rzeczy do poznania w świecie. I tym razem, żamy silony rechot. Lekceważąco kryci swoją głową. Jak miał być bezstrzelić. Nie żałuję. Okej. Módl się. Uklękłeś i zacząłeś się modlić bezpieczeństwo, żeby sobie pamiętał o sumieniu. Nie poddawać się. Okej. Rozumiem. Już nie chcę walczyć. Świetnie. Suwa. Dobra. Czy poszedł tutaj, ponieważ chciałem zawalczyć oraz zrobić więcej złota. Niemcy wyłonili się z cienia. Okej, najpierw ciebie, cztury. Auć. Auć. Aj znowu. Dobra, zapiewaj. Ty śpisz se. Dobra, i to już. Ja wpadłem się, dobra, wpadłem się. Au, się odbija. Dobra, kolorowa. O, okej. Okay. 130. Cóż za koszmar? Elemena. Nie. To było koszmarne. Kurde, zrobiłem kamerę. Nawet jakbym miał kamerę, to znaczy, nawet jakbym chciał pokazać swoją twarz, to nawet bym nie mógł, nie mam kamery. Okej, najpierw zrobimy frugita, bo jedna tura tylko. Znaczy, u tego to też, tego wyjazdala też coś, no. Au! Jezus, zdechnę! Insta makaron, nie, astropok. Serengabit, ma hot doga. Jakiś hot doga. Au! To jest właśnie ten kapis. Ty co jest? A co jest? Pociesz, no to jest jeden z tych błędów w pasywiście, że masz całą grę 20 życia. Oszczędźmy go. Dobra, to jest... Jeśli nie wiem, jak to nazywa, to jest jakiś bałwan. Tylko, że jest... Pachnie w kolory. Kolory pachną, jestem tego pewny. I teraz nie wiem co, bo nie widziałem jego pierwszej tego. Zaczepiłem się z tej kazy. O to chodzi! No dobra. Bo zależy od czego, co mówi w pierwszym swoim tym dialogu, to co się możesz robić. I 150, to jest dobra.
Poczekajcie, robię tak. Okej, chyba teraz trzeba po prostu iść w prawo. O, dobra, tu jest kolejny koszyk. Tu jest 100. Dobra, idziemy tutaj. Znaczy, nie wiem, nie wiem, czy to przycisk zrobił, chyba nam windę włączył, czy coś. Okej, okay. Okay, po prostu pojawi się. Dobra, co? Ten bezwzględny tyran zawsze robi co chce. Czep się mnie, okej. Okay. Nie, 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 wow. Au! Znowu au! Dobra, czepi się. No, no mówię, to co pierwszy mówi, to trzeba zrobić. Okej, okay, tu jest przejście do mety. Za tymi drzwiami musi być brzmi na pewno ta króla. Z pieniędzy tym miastem, dobra. Okej. Okay. Wrócę się trochę, ponieważ potrzebuję wziąć jedną rzecz. A, okej, okay, dobra. Chodziło o to, że chciałem iść do pudełka, ale zapomniałem, że mamy takie pudełko. Jej, chciałem wziąć patyk, psie resztki. Gdzie co? Czekajcie chwilę. Witam, jestem tutaj. Nie wiem, czy byłem wcześniej w tym wylecz. Cześć! Witaj w wiozletem! Dobra, jednak nie byłem. Ale przyszłem tutaj, ponieważ sobie można sprzedawać. Czujesz... Coś, jesteś opiniowany determinacją. Determinacja to jest dobre. Ciekawe, czy jakby nie zawiedział się Temi, bo inaczej. Cześć, jestem Temi! A to mój psyjaciel Temi! Cześć, jestem Temi! A to mój psyjaciel Temi! Cześć, jestem Temi! Pamiętaj o moim psyjaciele! Witaj, jestem Bob. To są Temiaki z Kronik. Au, ludziowie tacy słodcy! Pomnik Tema, bardzo sławny, bardzo! Czucie bycia obserwowanym. Muchomorze taniec, muchomorze taniec. Ciekawe, co oznacza. Okej. Okay. Smyzyna moją wewnętrzną mękę, spowodowaną byciem, co prosiłem przez moją grzybię. Moją walkę o oddzielanie się, moja walka o ucieczkę, ale niestety bezskuteczna. Okej. Okay. Tem, patrzę na jajo! Jajo się wykluje! Tam dumny rodzic. Dumny rodzic. Tem słyszał, że ludzie uczuleni na Tem. To ok. Tem rozumie. Tem też uczulony na Tem. Tem jest uczulony samego siebie. Pamiętam, że w Kronikach też byłeś. Czułeś... Okej, okay. Tu jest bogata historia Tem. Cześć, musisz sprawdzić sklep Tem. Okej. Okay. Cześć, widać w sklepie Tem. Dobra, tu można sprzedawać, okej. Okay. Pogadaj, przywitaj się. Cześć, jestem Temi. Osoby. Cześć, jestem Temi, historia Temi. My Temy mamy głęboką historię. O sklepie. Ja chodź do sklepu Tem. Cześć, jestem Tem. Okej, okay, tutaj główny powód, dlaczego sklep w ogóle tutaj ludzie używają go, ponieważ można sprzedawać rzeczy. B. Płatki Tem czy Zeta? Dwa lecze, okej. Drogie. Na studia Tem. Można mu dać na studia i wtedy będziemy mieć bardzo dobrą rzecz. Ale po co? Znaczy przyda się później. Przyda się. Będziemy mieć 20 marmora. Będziemy mieć ten armor, nie? A, no. Dobra. Dobra, jeszcze nie. Pa! Dobra. To co chcę zrobić, to chyba schowałem wszystko. Dobra, nie wszystko. Chciałem psie resztki, ponieważ nie wiedziałem co to robi, teraz to wiem. Patrz, ona robi to. Resztki by zostały miała psimi resztkami. Patrzcie. Wow. Okej. Okay. Myślę, że jest jeden coś. Wow. Dobra, dobra. To możemy sprzedać, nie? To jest dobre. Wow! Masz psie reszt! Nie muszę mieć psie reszt, ale musimy zbierać na studia. Ty zawsze chcieć mieć psie reszt. Za 5. Ale pii! Dobra, za 8. Okej. Okay.
Dobra, kupmy to za... Sprzedajmy to najdroższe oczywiście. Dobra, wyjdź. I tak można w ogóle farmić pieniądze, ale... dobra, sprzedajmy. Tu. Tu rzucone targa, co jest czas sprzedać. Nie. Rynka... Mi się to nie przyda. Black Spurger. Okej, to sprzedam wszystko. Bo patyk się przyda. No. Rzek 100. Dzięki. Dobra. Masz stare tutu. Musi mieć stare tutu, ale musi brać na studia. Zawsze się mieć stare tutu. Dobra, za 81. Dobra, i 100. Okej. Okay. Nikt się zaskupa, okej. Okay. Dobra. Można tak farmić. Dobra, użyję tego. Psia łata. Okej. Okay. Leci ten. Psia łata. Psia sałata. Uzyskuje pieskie życie. Pieskie życie. Świetnie. Psia łata to po prostu leczy, to nam zależy. No to zależy. To co 6, na przykład może nam 2, 14, 30, albo wszystko. To psia łata jest za 8 chyba. Ale okej, okay, sprzedam wszystko. Psia łata za... No tak, za 8. Sprzedam wszystko. Dobra. Dobra, 6. Tak można farmić? Widzisz, nawet mogę kupić tam ten Temi Armor. Okej. Okej, też. Ale tak więc, poczekajcie chwilę. Okej, tak więc, trochę mi to zajęło. Okej, już jeszcze i zdobyłem 2018 golda! A nie? To jest dobra ilość. Dobra ilość! Rok ten! Okej, po prostu robiłem to. Czasami się psia sałata przetrafiła. Jeszcze raz tego użyję. Czy nie ma akurat sałaty. Dobra, czasami tak robi. Trzeba jeden raz zmówić. Dobra. Itemów. Dobrzyłś. Dobrzyłś. Dobra, psie rożki. Dobra. Okej, dobra. Chyba wystarczy psia... Zostawię psia łatę, ponieważ... Dobra, psia łatę nie. Co? Psia łata. Dobra, będę zostawiać trzy. Okej, tak będzie. Cztery. Okej. I właśnie jest moje... Nie mam już dobry zdjął. Okej. Coraz słabiej. W ogóle... Mam w tym drugim coś? Nie, to mam puste. Okej. Mogę w ogóle coś sprzedać? Nie, bo patek się przyda. Wezmę psia łatę. Się przyda też. Dobra, widzimy się już w rdzeniu. Okej, nie jestem w rdzeniu, ale jestem tutaj. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić. Chciał. I ten zatem burger ma arytmetyty, dam blasu burgera zbić swój dzień. Nie wiem, czy to byłem. I zapomniałem, widzicie, że zapomniałem zapłacić za studia. Tak się zapłacić za studia. No dobra, trzeba kupić jedną rzecz, żebym się mogli gadać. Dzięki cudze się tego dnia. Dobra, pogadajmy. Że co, czemu cały czas chcesz ze mną rozmawiać? Bez jego głupoty, jeśli zawsze się kolegować z klientami. Wybacz. A więc, zawsze chciałem być aktorem. Porada życiowa. Mam już swój wiek, więc dam ci pewną radę, mały gościu. Wciąż... To jest krzesło, nie? To jest stare, to szybi. Wciąż masz czas, nie żyj jak ja, mam 19 lat i już zmarnowałem całe swoje życie. Prawda własna. Słuchaj, lubię cię, mały gości, więc zaoszczędzę ci sporo kłopotów. Nigdy nie spotykaj się z atrakcyjnymi osobami, chyba że jesteś jednym z nich. Wtedy tylko zabieram ci wszystkie zalety. Tak jak wtedy, gdy te dwie dziewczyny poprosiły mnie, żebym przyniósł trochę blasku burgerów. A ja, naiwny nastolatek, którym byłem, zgodziłem się. To był zły pomysł. Sera blask burgerze nowa. Więc poszedłem do alejki, spotkać się z tymi panienkami. No i wiesz, zobacz, co mogło się stać. Wtedy mój szef zobaczył mnie i spytał, co ja tam robię. Tak się zaskoczył.
Tak się zakrzyczyłem, że z mojej kieszeni wypada trochę hamburgerów. Nie chcę stracić twarzy, rzuciłem się do nich i podniesienia. Ale gdy tylko się schyliłem, waga pozostałych hamburgerów sprawiła, że spodnie spadły mi z tyłka. Po czym dziewczyny zaczęły się ze mnie śmiać. Teraz wszyscy nazywają mnie Burger Bortek. No, nawet fajne przetłumaczenie, metafor. Gdy przybyłem do Hotland, marzyłem o pracy z metafem. No cóż, uważaj, czego sobie życzysz, mały gościu. Czemu by zająć się? Jezu, czy ty w ogóle się rozglądałeś? To miejsce to labirynt pełny złych wyborów. I za każdym razem, gdy ktoś chce coś zmienić na lepszy, on wytuje i mówi, nie tak to robią na powierzchni. Tak, to oczywiste. Ludzie zawsze jedzą hamburgery z brochatem i klejem. Okej. Czemu to tam wciąż się? Czemu ludzie uważają go za atrakcyjnego? On dosłownie jest tylko cholernym prostokątem. Wiesz, kiedyś kupiłem sobie na internecie ten zestaw do zamiany twarzy na bardziej prostokątną. Wiesz, to chyba trochę zadziałało, bo trochę wyglądasz na prostokąta, ale wyglądasz trochę jak galaretka odwrócona. Wiecie, a to zależy. Nie zadziałało. Przyszłość. Przyszłość? Jaka przyszłość? Tutaj się nigdy nic nie zmieni. To nie będę mówił o tej głupiej pracy już na zawsze. Jak chcesz pracować gdzieś indziej, to może po prostu... Quit! Just quit! Po prostu odchodź. No co, to nie jest tak trudne. Chwila, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie podnosi na duchu. Jeśli Asgard będzie jeszcze jedną duszę, w końcu będziemy mogli być na powierzchni. Czeka nas zupełnie nowy świat. Na pewno zyska tą drugą szansę, każdy ją zyska. Więc bądź utrwały, mały gościu. Nie będę trzy cię. Nie zapomnę o tobie. Okej. Wpadaj kiedy chcesz, mały gościu. Okej, już wróciłem do Temich. Takim idiotem, jakim jestem, już nie zrobiłem tego wcześniej. Zapłaćmy za studia. Ło! To duszo hajcu! Czy te może przyjąć? Oks! Tem idzie na studia i sprawi, że będziesz dumny. Tem, zapomniałeś swojej twarzy. No ciągle wisi. On ma jakąś miksturę? Tem wróciła ze studiów! Tem nauczyła się wiele rzeczy. Nauczyła się, jak przydać nowy przedmiot. Jaja! Zbroja Tem. Macie weź te walki z tym, co są za łatwe. No weźcie, to jest najsilniejsza rzecz w grze. Ale ja to nie będę zbierał, ani próbował umierać cały czas. Dobra, po prostu za każdym razem, kiedy umieramy, Tem zmniejsza ilość. Albo... No, bo już kasy nie mogę już z tymi resztkami psami już zrobić, ponieważ już ich nie pozwoliłem. Ale dobra, widzimy się w rdzeniu. Okej, dobra, jestem już tutaj, nie jestem w rdzeniu. Ale pójdźmy tutaj. Chyba możemy nawet... Okej. Dzięki, ale my jakby niczego nie chcemy. O mój Boże, zawsze się na trochę blazów burgerów. Mam, na serio niczego nie chcemy. Chwila, dam ci 1000 zł, jeśli namówię przed to, żebym chodził sobie na tyłku. Dobra, patrzcie, chwila. Śmieci psy. Leczą 17 punktów życia, jest kilka, jest ugryzionych. Okej, dobra, tu jest 25, a tam było Starfate, znaczy Starfate, nie wiem, jakiś ten drink. I on kosztował 60, ale 14. Tak kurde jest. Co się dzieje z tym światem? Ale tu jest jeszcze tajemniczy klucz. Pewnie do kogoś domu, lol. To jest do domu Metatrona. Znaczy do tego domu, kogo jest Lapsa Blok. Ale ja tego nie będę kupował. Ponieważ nie muszę. Dobra, kupić mi chipsy, bo mi się przydadzą na pewno. Wiem, że jak. No jakby serwus. No, narka i w ogóle. Dobra. Przejście do... Dobra, do rdzenia za długo nie potrwa. Ponieważ mamy windę, która już działa, więc... za długo to nie potrwa. Świetny nudny odcinek, o! Dobra, terminacja. Idziemy tu, w ogóle mam jakieś rzeczy. Gwiazd fight, no. Lecz czy da się? Słodki przeczesek zrobimy z przeczesek gwiazd, okej. Okay. Hej, Metaton. O tak, tu jesteś w skarbie. Czas na naszą potyczkę. Czas na ostateczne powstrzymanie zepsutego robota. Nigdy nie znajdzie.
Zepsuty? Przeprogramowany? Obudź się! To był tylko pokaz. Gra aktorska. Ale ty przez cały ten czas obroniłaś siebie, idiota. Tak długo oglądała ci na ekranie, że całkowicie związała się z swoją przygodą. Cyperacko zapragnęła być jej częścią, więc zdecydowała wepchnąć się do twojej historii. Reaktywowała zagadki, włączyła windy. Zatrudniła mnie, bym cię męczył. Tylko po to, by mogła ocalić się przed niebezpiecznymi, które nie istnieją. Tylko po to, żebyś myślał, że jest wspaniałą osobą, którą nie jest. A teraz jest czas i wspaniałe godziny. W tej chwili, Alfys czeka przed twoim pokojem. Przed tym pokojem, podczas naszej bitwy, wejdzie, by nam przeszkodzić. Będzie udawać, że mnie dezaktywuje, ratując cię ten kolejny i ostatni raz. Aż w końcu stanie się do bohaterką twoich wyróży. Będziesz miał wobec niej taki respekt, że będzie nawet mogła cię przekonać, by to zostać. A zastanawiam się, czy to sprawdza, czy faktycznie ją kłamie. Albo i nie. I gdzieś mam już dość przewidywalnej szarady. Nie mam pragnienia do wyglądania krzywdy ludziom. Tak w sobie jest na odwrót. Moje jedyne pragnienie to bawienie widzów. Mimo wszystkich wszystko zasługuje oni na dobre przedstawienie, czyż nie? A czymże jest dobre przedstawienie? Bez nowego zwrotu akcji. Plot twist! Hej, co się dzieje? Co się stało? Drzwi się zablokowały. Wybaczcie mi, drodzy, moi drodzy, ale aktualny program został właśnie odwołany. Ale mamy do nas finał, który zapowiada, że oszalejcie. Prawdziwa drama, prawdziwa akcja, prawdziwy rozkry w naszym nowym programie. A tak zrobić robota. Czy to, na czym staliśmy, wchodziło w górę? Jakimś tutaj nie walnęło w sufit? I ciągle idziemy? Jakimś cudem równowaga mają, nie? Szczególnie tym matem, który ma jedno kółko. Okej, sprawdźmy. Atak 30, def 1023. Serio, jego ciało jest niezniszczalne. Tak, to ja zmieniłem układ rdzenia. Ja zatrudniłem najemników, by cię zabili. To jednak był słaby plan. Jeszcze byłoby 100 razy lepsze? Zabicie cię samodzielnie. Jakimś to też nie działa. Ten beznadziei groszka. Nie rozumiesz, czym jest graftaszka? Kurde, szkoda, że nie czytałem, bo chciałem zobaczyć tłumaczenia. Jeśli groszka padło, czy coś? Słuchaj, skarby, widziałem jak walczyć. I ci słowy. Jeśli przejdziesz dalej, ja z góry przyjmę twoją duszę. I dzięki niej zniszczę całą ludzkość. No właśnie o to chodzi, bo metaton nie jest zły, on po prostu chce mieć na powierzchni, żeby robić. To są występy, dlatego. Występy, na które nawet trzeba sobie przewróć. To byś prawdopodobnie zrobił, gdyby wszystko przebiegało tak jak wcześniej. A jeśli ją wezmę i przytrzymam plan z góra, ostatnio ludzkie przed zniszczeniem. No, meta to nie jest właściwie z on nie jest tą postacią. No i dlatego były te przedstawienia, był quiz, był kucharskie show jakieś tam. No i była jeszcze wieści, wiecie, news. Breaking news! Dobra, teraz po prostu nic się nie stanie, po prostu musimy czekać. Jak w większości tych walk na pasywiście, następnie używając twojej duszy przekroczy barierę i stanie się gwiazdą, jak zawsze chciałem zostać. Setki, tysiące, nie, miliony ludzi będzie mnie oglądać. Wiesz, podsumowując, że ludzi jest 7 milionów, a tutaj potworów jest chyba jakieś 30. Chyba co jest 30. To chyba byś wolał, nie? Naprawdę, to jest mało potworów, to jest bardzo mało potworów. Te główne, wiecie, że Sans, Papyrus, Notorious i tak bla bla bla. No to właściwie, jak może 15? Nie będę liczył, ale bez tych, na przykład Fogitów, to słabo trochę. Fala, blask, wszystko będzie moje! Jeszcze się stanie, jeśli kilka ludzi umrze? Taki show biznes, kochanie! O, Alfys! Nie widzę, co się dzieje, ale nie podoba się, okej? Okay? Jest jeszcze jeden sposób, by pokonać Metatona. To nie jest jeszcze dopracowanie, więc nie osądzę efektów. Ale wiesz, czemu Metaton zawsze stawia się przodem? Ponieważ ten jego plecak jest przełącznik. Więc jeśli odwrócisz go i jeszcze ten przełącznik, stanie się wrażliwy na ataki. Dobrze, ja już lecę. Powinna chwila, bo odwróćmy Metatona. Odwróć. Powiedzieliśmy to sobie, że stoi za nim lustro. O, lustra! Tak, muszę wyglądać idealnie podczas mojego wielkiego finału. Nic nie widzę, gdzie ona jest? Wow, w ogóle, jaki robot ma przełącznik? Pisze przełącznik na dole. To bardziej wygląda jak bateria w tym czarno-białym
Nie wiem czym. Czy ty. Czy ty wcisnąłeś przyłącznik? Yes! Yes! I click the button. Yes. Oh yes, oh yes, to było głupie. Oh yeah, oh yeah. Alrighty. Jeśli wcisnąłeś przyłącznik, to tego znaczy tylko jedno. W ogóle spójrzcie, że nie piszę w kapsa. Już normalnie piszę, nie piszę w kapsach. W kapsloku mi pisze. Rozpaczliwie zaproponowałeś premieru mojego całego ciała. Ależ niegrzecznie. Całe szczęście korciłoby mnie raz zaprezentować już od dawna. Więc chcę ci się pięknie odwdzięczyć. Uczynię twoje ostatnie chwile życia. Absolutnie przepięknymi. My to ten X zaczyna swoją premierę. Okej, dobra. Jeśli oglądalność, tu są oglądalności, trzeba je dać do 12 tysięcy, jak nie 11 tysięcy. Proszę, 10 tysięcy albo 11, nie pamiętam. Przechwałki, pozuj, udawaj złego. Okej, pozujemy. Tematycznie pozujesz, wydawnie jak chwilę w ogóle. Okej, cały czas zmienia się ratingi, oglądalność. No i niektóre rzeczy sprawiają, że one wzrastają, niektóre rzeczy zmniejszają. Po prostu trzeba grać, po prostu dać, nie? Świetna kamera, akcja. I to jest jedna z tych walk, które nie są czas, tylko trzeba tutaj coś robić. Przechwałki. Powiedziałeś na głos, że nie dasz się strzelić ani razu oglądać stopniowe wzrośnie podczas tury metodona. Dramat, dramat, rozle krwi. Dobra. Teraz się widzisz, że się zwiększa. Jak bardzo. Chyba co będzie trzeba udała złego. A nie, nie, to lepiej nie. Powiedziałeś na głos, że nie dasz się strzelić ani razu. Okej, idole jak ja każdy pragnie. Auć, rozczarowanie. Uśmiech do kamery. Nie. Dobrze. A, w ogóle zapomniałam. Jak użyjemy patyka, to będziemy 7 sad. Wyszedłeś patyk, metan go zapał w ustach i mrugnął do ciebie. O, czas na pracę pisemną. Jak się go użyje, kiedy w takiej ostatniej fazie, jak nie będzie mieć 4 kończyn, to wtedy 1400, nie? To jest takie jakby odlatowanie, jak ktoś nie będzie wiedzieć, co robić, użyje patyka. O, czas na pracę pisemną. Mam nadzieję, że masz swoją klawiaturę. Pytanie jest wypracowanie. Kto każdy nogi, ponieważ jak zrobimy nogi, to będzie najwięcej. Pięknie, czasem krótkie słowa oddają najwięcej. A, bo to jest tłumaczenie, to wiecie. Ale ja zachowuję twoje wycenie do przyszłych pokoleń, okej. Powiedziałeś na głos, że nie da się słyszeć, ani radu. Jak użyję się jeszcze raz patyka, to zwiększy tylko jeden, więc raczej nie warto. Twoja praca pokazała wszystkim twoje serce. Może ja ukorzę swoje? To jest jeden z tych... gdzie warto dać przechwałki? Ja w końcu... No, nie dłużej to trwa. O, to tylko rozgrzewka! Okej. Nie, o, dobra. Przechwałki jeszcze raz, no jak idzie. Ale jak radzisz sobie na parkiecie? Okej, to jest... łatwe. Dobra, i teraz... BAM! 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 Trzymaj się rytmu! Okej, dobra, to jest już szybsze i jest bardziej wyzywające. Oj, Jezu! Świata kamera, bomby! Okej, to jest taki... Patrzcie. Pozuj. Dobrze idzie. Wszystko wybucha! Okej, to jest już lepsze. Czas na unijne unormowane przerwę. Mi feruj. Oj, patrzcie, rendigi się. Znaczy oglądało coś większe, nie? Maja za to naprawia. Nadrabia. Pachnie jak metal. Jak bardzo się od ciebie oddaliśmy, skarbie. Możesz podnieść serce spotkania? Auć. Dobrze, teraz nie ma już rąk. To raczej nic nie zmienia, oprócz tego, że walka progresuje. Ręce, po co ręce, skoro ma się takie nogi i tak wygram?
Znaczy nie, marka nie progresuje, bo w końcu, znaczy progresuje po prostu cały czas, bo musimy mieć rentingi. Kurczę, czego mówię rentingi? W końcu się przyjrzałem, no dalej! Okay. Program musi trwać! Dobra, to akurat nie wiem, jakby się można... To jest łatwe akurat. Dobra, jak użyjemy blurgera... A. Nie mam burgera, nie wziąłem burgera, kurczę. To zwiększy się oglądalność, ponieważ to jest z marki tego, tej restauracji. Drama! Akcja! Jak miałem to uniknąć? A jak użyjemy tych świeciwców, to zmniejszy się. A wezmę... A! Mam! Nudny żarcie, wieść, wezwę, wydawnie szaleje za tą marką. Dobra, jednak mam. Światła, kamera. Coś tego, naprawdę chcesz, żeby ludzka wymarła? A może tak bardzo w siebie wierzysz? Dobra, no jednak 11 tysięcy. Ciekawe dlaczego 11 tysięcy, nie? W ogóle. Aha, inspirujące. Cóż, Skype, albo ty, albo ja. Ale chyba oboje wiemy, kto to wygra. Podziwaj prawdziwą moc gwiazd do ludzi. Okay. Nie ma wolny! Nie ma nóg. Dobra, teraz będzie i zaraz będzie gobi. A, okej, czyli trzeba było mieć 10 tysięcy i nie może mieć ani nóg, ani rąk. O, zobacz na tą oglądalność. Nie wiem, że nie mieliśmy tylu widzów. Osiągnęliśmy kamień milowy dla gorącej linii widzów. Ten szczęśliwiec będzie miał okazję ze mną pogadać, zanim opuszczę po ziemię na zawsze. Zobaczmy, kto zadzwoni pierwszy. Cześć, jesteś w telewizji. Co powiesz w tym naszym ostatnim programie? O, hej, Metaton. Bardzo lubiłem oglądać twój program. Moje życie jest dość nudne, ale widząc cię na ekranie, dodało mi to emocji do życia pośrednio. Trudno mi stwierdzić, ale to ostatni odcinek, prawda? Będę tęsknił, Metaton. O! Nie chciałem tak długo rozmawiać. O! Nie, chwila, czekaj! A w ogóle, jakby ktoś wiedział, to jest Dawsa Bluk. Już się roznosił, a Metaton na niego mówił bluki, dlatego powiedział bly. Przyjmę kolejnego rozmówcę. Metaton, twój program przyniósł nam radość. Metaton, nie wiem, co będę bez ciebie oglądał. Metaton, mam dziurę w kształcie Metatona, w moim sercu w kształcie Metatona. A, ja. Rozumiem. Wszyscy dziękuję wam. Chwila. O. Skaluję. Być może będzie lepiej, jeśli tu zostanę. Ludzie już mają gwiazdy i idoli, ale potwory mają tylko mnie. Jeśli ich opuszczę, podziemia straci swój błysk. Zostawiłbym bolącą otchłań. Zostawiłbym bolącą otchłań, której nie dałoby się wypełnić. Więc pewnie odwołam mój wielki debiut. Tak poza tym udowodniłeś swoją siłę. Być może ta siła wystarczy ci, byś pokonała zgoda? Jestem pewien, że dasz radę obronić ludzkość. A, tak chyba będzie najlepiej. Ale prawda jest taka, że zużycie energii w tej formie jest nieskuteczne. Już za chwilę skończy mi się bateria i... No cóż, nic mi nie będzie. Zwalę ich z nóg, skarbie. I do wszystkich dziękuję wam. Byliście świetnym widownią. To nie były... No, okej. Okay. Znaczy, skończyła mi się bateria. Jako mówiącego robota, który ma uczucia chyba, tak się wydaje, to nie wiem, czy bateria to byłoby wystarczająco. Ja! Udało mi się otworzyć drzwi! Czy wy... Metaton dead. Mój Boże! Metaton! Metaton! Czy ty... Tak właściwie to nawet można zabić Metatona. Dzięki Bogu, to tylko bateria. Metaton, gdyby zginął, miałbym... W ogóle to jest śmieszne, znaczy... To jest dziwne, ale... Jak się go zabije prawdziwym nożem, czyli tą bronią, co dostajemy na genocide, którą dostajemy po jej walce, to on będzie kompletnie zniszczony. Chyba. Chyba, że go normalnie zabijemy. To... Może... Też nie wiem, to jest dziwne... Chyba, że jak go normalnie zabijemy, to wiecie, też będzie zniszczony. W ogóle zniszczony i po prostu, nawet w swojej normalnej formie będzie. Znaczy,
No, to nie jest problem, co nie? To jest tylko robot. Gdybym coś popsuła, mogłabym wybrać innego, a może być go na Friasa. Może już iść beze mnie? Okej. Ja potrzebuję chwili, by odetchnąć. Zmusiła mu się bateria. No kurde, okej. Idź za mną. Wybacz za tamto. Chodźmy dalej. Może nie ścigaj mnie, co? Czemu mnie blokujesz? Jakim cudem to mnie blokuje? Ty technicznie jesteś tylko tu, ale tutaj mnie blokuje twoja głupia głowa, która... Okej, za chwilę skończymy ten odcinek, chyba jest już długi. Więc natomiast spotkamy się z Gorem, co? Pewnie to... Trochę się stresuje, co nie? Może trochę. Nareszcie wrócisz do domu. Ty mnie nie siedź, co? Czekaj! To znaczy, ja chciałam tylko pożegnać się, no i już tego dłużej nie zniosę. Ja okłamałam cię. Ludzka dusza nie jest wystarczająco silna, by przeszkodzić barierę. Potrzeba przynajmniej ludzkiej duszy i duszy potwora. Jeśli chcesz wrócić do domu, musisz zabrać mu duszę. Musisz zabrać się z góry. A czemu mówisz, że muszę zabić cię z góra? Czemu nie mogę zabić na przykład ciebie? Co? No, to nawet nie masz żadnych mocy. Przynajmniej nie wyglądasz, jesteś głupim dinozaurem. Czy czymś, nawet nie wiem, jak. No, to jest taki dinozaur, taki jak to coś. Albo kogoś innego, na przykład Frugita. Frugita, o, na normalnego przeciwnika. Normalnego przeciwnika można zabić i bam, mogę iść do domu. Jeden, chyba czy tam dwa, trzy ekspa, co on daje, raczej chyba nie zawoli, nie? Pójdziesz stąd? Wybacz, dziękuję. Okej, to jest długa winda, akurat mogę dać tą muzyczkę, taka wiesz, taki ty. Albo lecie, no, to po prostu muzyczkę, co jest w kinie, znaczy w kinie, w windzie. A nie wiem, czemu powiedziałem w kinie. O. Nie brzmi podobnie do winy. Oki, doki. Mamy tu sejwika. Winda do zamku. Powinno być przed, ale okej. Dobra. I tu zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że nam się wam spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Dajcie łapusie w górę, subskrypcję, komentarze i wszystko. Mam nadzieję, że się spodobał. Dajcie łapkę. Nie można. Na razie! Peace!